Cześć, witam wszystkich na kanale Moje Ike. Ja się nazywam Piotrek Andrusyna i zapraszam do obejrzenia 60. filmu o długoterminowym inwestowaniu w spółki głównie dywidendowe w ramach indywidualnego konta emerytalnego. Zbliża się sierpień 2024 roku. Ja na swój rachunek maklerski wpłaciłem 1000 zł i za 1000 zł plus za środki, które pochodziły z dywidend, jak zwykle zakupiłem akcje. Tym razem tylko jednej spółki, a jest to spółka Witchen. 33,60 zł zapłaciłem za jedną akcję. Kupiłem 54 akcje o łącznej wartości 1821,29 zł. Tutaj już przypominam, że jest wliczony koszt prowizji, ale także na zakup tych akcji posłużyły mi, jak powiedziałem chwilę wcześniej, środki wypłacone przez inne spółki w formie dywidendy. Jakie to były dywidendy, za chwileczkę to pokażę. Łącznie na swój rachunek maklerski wpłaciłem już 98 950 zł, a obecna wartość mojego rachunku wynosi 145 620 zł. Spójrzmy na wykres obrazujący zarówno wpłaty, jak i obecną wartość mojego portfela. Na czerwono widzimy kwoty wpłat. Suma tych wpłat zbliża się do okrągłej kwoty 100 000 zł, natomiast aktualna wartość, widzimy, ostatnio nieco spadła. Jak wiemy, mamy ochłodzenie entuzjazmu po okresie dłuższych wzrostów, co jest widoczne na indeksach, ale także ma odwzorowanie na wyniku mojego portfela. Przejdźmy dalej. Kolejna sprawa to poziom wykorzystania bieżącego limitu IKE. Łącznie w tym roku wykorzystałem już 19 000 zł. Pozostaje kwota jedynie 4472 zł do wykorzystania. Widzimy 4 miesiące, które zostają, co wskazuje na to, że w każdym miesiącu około 1000 zł będzie do dyspozycji z bieżących wpłat, ale także będą środki, które pochodzą z dywidend. Przechodząc dalej, mamy comiesięczną ankietę, a w ankiecie pytanie o to, jaka spółka jest obecnie najciekawszą propozycją, najlepszym wyborem do długoterminowego portfela dywidendowego. Największa liczba osób zagłosowała na spółkę Text. 19% i 118 głosów spółka Text. Drugie miejsce, 13% głosów spółka Asbis. To było 89 osób i na trzeciej pozycji, tym razem, ale jak zwykle w czołówce, spółka XTB, 69 osób, to jest 10% wszystkich osób głosujących na spółkę XTB. Aktualnie jesteśmy w najlepszej fazie roku, jeśli chodzi o dywidendy. Sporo dywidend zasiliło mój rachunek. Najwyższa dywidenda ze spółki Playway 350 zł, Apator 33 zł, Decora blisko 300 zł, Internity 250 około złotych, Asseco BS także prawie 300 zł, niecałe 200 zł z Leny i Big Cheese Studio 30 zł. Łącznie na mój rachunek w samym lipcu z dywidend wpłynęło już do tego momentu, kiedy nagrywam film, dzisiaj jest 23 lipca, 1450 zł. Na ekranie widoczna historia dywidend z mojego rachunku maklerskiego. Rachunek prowadzę w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska. Taki sam rachunek IKE możesz założyć za pośrednictwem linku, który znajduje się pod moim filmem. Zakładając go w ten sposób, wspierasz prowadzony przeze mnie kanał i ja za to serdecznie wszystkim, którzy w ten sposób otworzyli swój rachunek IKE, serdecznie, serdecznie dziękuję. Zobaczmy jeszcze widok dywidend w MyFund. Ostatni słupek wskazuje dywidendy wypłacone w roku 2024. Łączna kwota wypłaconych dywidend w tym roku już przekroczyła 3000 zł. Zbliżamy się nawet do 3500 zł. Dzięki ostatnim wypłatom już jest to kwota większa niż w całym roku 2021, a sporo wypłat jeszcze przed nami. Myślę, że także największe nominalnie dywidendy jeszcze płyną na mój rachunek w dalszej części
roku. Przejdźmy dalej, będzie to stopa zwrotu w roku bieżącym. W tej chwili portfel moje IKE minus 8% i w ten sposób zbliżamy się do tych poziomów najniższych, jakie mieliśmy w tym roku w moim portfelu. W filmie podsumowującym mówiłem, że jestem na delikatnym plusie, z tego co pamiętam, jakieś tam kosmetyczne 3%, ale od tego czasu dalsze spadki, pogłębiająca się korekta i właśnie poziomy te najsłabsze uzyskiwane w ciągu całego tego roku. Było to w marcu, początek marca, później tam okolice 19 marca, to były te najniższe poziomy i teraz przy dzisiejszej sesji także znajdujemy się w poziomach zbliżonych do tych najsłabszych w skali całego roku, ale słabo to wygląda także na indeksach. Widzimy nurkujący WIG na niebiesko, a także SWIG 80 Total Return także w korekcie. Najlepiej bez wątpienia w tym roku póki co radzi sobie S&P 500 po słabym roku poprzednim, 2024, czy też słabszym niż nasze indeksy. W tym roku jest lepiej, S&P na tę chwilę 17,21% stopy zwrotu. A teraz oddalimy troszeczkę wykres pokazujący stopę zwrotu od samego początku działania mojego portfela, od roku 2019 marca. SWIG 80 Total Return 153% stopy zwrotu. Na czerwono mój portfel 121,66% stopy zwrotu. Widzimy, nawet na tym wykresie widać duży spadek portfela moje IKE. Poprzez ten spadek zbliża się do S&P 500, który 106, blisko 107% stopy zwrotu. Tak to wygląda, myślę, że nie trzeba mówić. S&P stopniowo sobie rośnie, a mój portfel jest w gorszym czasie i po prostu najzwyczajniej w świecie spada. A niżej widzimy stałoroczną stopę zwrotu na poziomie 10% od początku działania. Tak wzorcowo byłoby to 66% stopy zwrotu, jakby ten portfel rósł o 10%, czyli widzimy, że zarówno mój portfel, jak i S&P 500 i SWIG 80 Total Return radzi sobie lepiej od takiego założenia 10%, słabiej natomiast radzi sobie WIG, który od marca 2019 41% stopy zwrotu. Myślę, że tutaj wszystko widać na tym wykresie. I te wykresy pokazujące stopę zwrotu w różnych interwałach czasowych w porównaniu do wybranych indeksów, ale także wykresy graficznie pokazujące dywidendy wypłacone przez poszczególne walory, czy też udział walorów w portfelu procentowy, ale także fantastycznie graficznie przedstawiony. Ale jeszcze jedna funkcjonalność. Tutaj, jak widzimy, wykres danych spółek, kiedy zajęliśmy pozycję, kiedy zostały wypłacone dywidendy, ale także zielona linia wskazująca średnią cenę zakupu. To są funkcjonalności aplikacji MyFund, bez których praktycznie nie wyobrażam sobie monitorowania portfela już w tej chwili. Dlatego też śmiało mogę polecić tą aplikację, a korzystając z linku, który znajduje się pod filmem, założysz konto w tej aplikacji 20% taniej i otrzymasz 2 miesiące gratis. No dobrze, to może na tyle reklam, a teraz przejdę już do wyjaśnienia wyboru spółki Witkel i uzasadnienia, dlaczego to ona trafiła do mojego portfela. Jednocześnie przypominam, że to nie są rekomendacje inwestycyjne, ja nie jestem doradcą inwestycyjnym. Mówię tutaj swoje opinie na temat danej spółki. Oczywiście mogę się mylić, a mój portfel ma charakter edukacyjny, żeby później po czasie można było zweryfikować zasadność bądź jej brak w przypadku decyzji, które podejmuję. No i pierwszy, główny powód to jest wysoka dywidenda, jaką spółka ma wypłacić. Kupując teraz, jeszcze na tę wypłatę się załapię, ponieważ prawo do dywidendy nabywamy 26
lipca. Jest to ostatni dzień z prawem do dywidendy, a ta na rachunek trafi już 12 sierpnia, czyli stosunkowo niedługo. Już mam plany reinwestowania tych środków, które w formie dywidendy wpłyną na moje konto. Biorąc pod uwagę fakt, że wypłata jest rekordowa, będzie to 3,57 zł na akcję. Z tego zakupu, czyli inwestując te 1821 zł, otrzymam 192 zł, blisko 3. Ja tutaj nawet napisałem coś takiego, że w sumie moja wpłata wyniosła 1000 zł, a pozostałe środki, które przeznaczyłem na zakup akcji Bitcoin, czyli te 821 zł, pochodziło z dywidend, więc z tego 1000 zł zwróci mi się blisko 20% praktycznie w ciągu 2 tygodni. Wiadomo, że to tak pół żartem, pół serio, ponieważ te 821 zł mogłyby być zainwestowane w inne aktywa albo po prostu zostać wypłacone i tak dalej, teoretycznie. Jednak ten przykład dosyć fajnie obrazuje, jak optymalnie podatkowo działa inwestowanie poprzez IKE. Zazwyczaj inwestorzy szukają szansy do zakupu po wypłacie dywidendy, kiedy następuje odcięcie wartości dywidendy od kursu akcji. I faktycznie, pewnie też bym tak postępował, gdyby nie to, że inwestuję przez IKE. Dla mnie, mam wrażenie, bardziej opłaca się robić to w drugą stronę, ponieważ później ci wszyscy, którzy chcą wykorzystać ten moment przeceny akcji, jednocześnie powodują to, że zainteresowanie tymi akcjami jest większe i kurs szybciej wraca do ceny sprzed odcięcia dywidendy. To jest jedna sprawa i faktycznie z moich obserwacji wynika, że to tak wygląda. Jeżeli jest wysoka dywidenda odcięta od kursu akcji, zazwyczaj jeśli to jest spółka dobra, sprawdzona, jakościowa, to zazwyczaj szybko kurs odrabia stratę po odcięciu dywidendy. Jednocześnie te środki, które ja otrzymałem, mogą być właśnie reinwestowane i już ponownie działać pozytywnie dla portfela. Oczywiście to nie może być metoda stosowana obligatoryjnie w stosunku do każdej spółki, tylko do tych, do których jesteśmy przekonani, wiemy, że są dobre, chcemy je zwiększać i fundamenty się zgadzają. Wtedy mam wrażenie, takie podejście jedynie może mieć sens. Jeśli chodzi o Witchen, po dokupieniu akcji moja średnia cena zakupu wynosi 31 zł i 7 groszy, zatem stopa dywidendy dla mnie to 11,5%, więc no bardzo dobrze, powyżej progu satysfakcji, jaki mam, czyli 10% w skali roku. Te środki już, można powiedzieć, w taką stopę zwrotu dla mnie wypracują. A oprócz tego, jeszcze nawiązując właśnie do jakości spółki, Witchen, mam wrażenie, fajne kroki podjęło, bo otwierają nowe salony, dwa salony w Austrii, salon w Niemczech, planowane bodajże, z tego co kojarzę, albo już otwarty salon stacjonarny także w Rumunii. Myślę, dobry kierunek rozwoju. Wiadomo, że taki kierunek polegający na ekspansji także niesie ze sobą wiele różnego rodzaju ryzyk, no ale jednak myślę, że ryzyko to jest no, naturalna rzecz, jeśli inwestujemy, stąd też odpowiedni dobór spółek, dywersyfikacja. Jeśli chodzi o Witchen, takie moje myślenie, takie podejście, tuż przed wypłatą dywidendy zakup, zobaczymy, jaki to odniesie skutek. Będziemy obserwować te wahania na kursie w okresie dywidendy, tuż po jej wypłacie. Będziemy mogli zweryfikować, czy takie podejście może mieć sens.
I skoro przy kursie jesteśmy, to jeszcze zerknijmy na wykres. Zielony punkcik oznaczający mój zakup, to było na początku lipca. I w tej chwili akcje kosztują dokładnie tyle samo, 33,60 zł, jak wtedy, kiedy ja kupowałem. Ja się spodziewam, że tutaj po odcięciu dywidendy ten kurs znacząco spadnie i pewnie może być jakiś okres, kiedy będzie niżej. Jednak tutaj ja się nigdzie nie śpieszę, poczekam na efekty zarówno tych nowych salonów, jak i tej całej działalności spółki. Zobaczymy sprawozdanie finansowe półroczne i będziemy próbowali później jakoś te kondycje spółki ocenić. Jeszcze rzućmy okiem. Po tym zakupie Witchen łącznie 6750 zł i niecałe 5% w portfelu. Siódma pozycja, jeśli chodzi o udział. Myślę, że to tyle, jeśli chodzi o zakup Witchen. Teraz przejdę do omówienia komunikatów ze spółek, jakie pojawiły się od mojego ostatniego filmu. I tutaj w sumie dobra wiadomość, bo powinno być krócej. Mamy teraz nie tylko sezon dywidendowy, ale mamy jeszcze jeden sezon. Myślę, że najciekawiej będzie, jak pokażę, jaki to sezon, bo przygotowałem tutaj przedstawiciela tego sezonu. Może tak? Myślę, że widać go doskonale z własnego chowu. Piękny przedstawiciel, który wskazuje, że mamy, oprócz tego, że jest sezon dywidendowy, jest także sezon ogórkowy, w związku z czym na rynku jest spokojnie. Swego rodzaju cisza przed huczną publikacją wyników półrocznych, które już niebawem, wtedy pewnie wrócimy do dłuższego formatu. Natomiast dzisiaj będzie krótko, łatwo, no i zobaczymy, czy jeszcze przyjemnie. Dobrze, to taka dygresja, natomiast przejdźmy do komunikatu pierwszego na dzisiaj, czyli weźmiemy sobie na tapet ASBIS. ASBIS publikuje co miesiąc szacunkowe przychody w poszczególnych miesiącach. Teraz opublikował za miesiąc czerwiec i były one na poziomie 226 milionów dolarów, co było wynikiem o 15% niższym od przychodów wypracowanych w czerwcu 2023 roku. Wtedy było to rekordowe 267 milionów. Spójrzmy tutaj na wykres. Na szaro ten słupek wysoki, wskazujący właśnie ubiegłoroczne przychody. Natomiast na żółto w tym miejscu słupek pokazujący przychody w czerwcu roku bieżącego. Po publikacji tych przychodów kurs akcji spadł o ponad 6%. Zobaczmy tutaj na wykres. Widzimy pogłębiająca się stale korekta na akcjach ASBIS-u, taka można powiedzieć już długotrwała. Najpierw trend boczny, powoli osuwający się kurs, tutaj pomiędzy 25 a 30 zł, później 25 zł okolice, a teraz już 22, także taka, bym powiedział, wymęczająca, przedłużająca się korekta na akcjach spółki ASBIS. ASBIS wskazywany był w ankiecie jako ciekawa spółka, ciekawy moment. Myślę, że no tutaj z tym się zgodzę. Jak zwykle grupowicze, mam wrażenie, bardzo trafnie doszukują się ewentualnego miejsca na zwiększenie pozycji, czy też sytuacji, gdzie te akcje stają się coraz bardziej atrakcyjne, gdzieś tam ich cena spada w takie poziomy, gdzie warto rozważyć i odebrać tę sytuację jako okazję na zwiększanie pozycji. Kolejna spółka, Apator, i mamy informacje o zawarciu umowy z PGE Dystrybucja, umowy z 19 lipca na dostawę liczników energii elektrycznej zdalnego odczytu. Wartość umowy wraz z opcją wynosi łącznie 120 blisko 7 milionów złotych. Duża umowa, z czego wartość umowy podstawowej wynosi 90 niecałe 3 miliony. Realizacja zamówienia przewidywana jest w terminie 21 miesięcy od daty podpisania
umowy. Od razu spójrzmy na wykres. Tutaj akurat wykres 3-letni. Pewnie technicy by mieli więcej do powiedzenia, bo tutaj gdzieś te ostatnie szczyty zostały przebite. Ale przestrzeń do wzrostów jest ewidentna i dosyć duża. Oddalę troszeczkę ten wykres. Wykres 5-letni widzimy, że no tutaj w 2021 roku w lutym 25 zł, więc jakby możliwość wzrostu ceny akcji jest dosyć znacząca. Ja pamiętam, że tutaj było, jak kupowałem te akcje, to wydawało się, że jest tak źle, że gorzej już być nie może. I tam był zbieg pechowych okoliczności dla spółki. Gdzieś w poprzednich filmach można dotrzeć do tych informacji, jak tam sytuacja wyglądała. No teraz ewidentnie to się poprawia. Wcześniej te wszystkie narracje dotyczące zmiany energetycznej, zmiany liczników, zmiany technologii w tym zakresie, no były tak traktowane jakoś z dużą dozą wątpliwości, że tak powiem. Nie było wiary, że tutaj coś się poprawi. No tak to póki co wygląda, chociaż być może za szybko, żeby mówić o jakiejś dłuższej, długotrwałej i znaczącej poprawie. No ale jakieś pierwsze sygnały pozytywne widać. Zobaczymy, jakie to będzie miało odwzorowanie w wynikach finansowych. Szczerze mówiąc, ja także już zaczynałem wątpić w tę spółkę i akurat to polepszenie tych nastrojów względem Apatora nastąpiło w takim momencie, kiedy ja już zaczynałem także tracić cierpliwość. I nawet rozważałem sprzedaż akcji, a tu proszę, jakieś wzrosty. Natomiast cały czas jednak fundamentalnie ta spółka pozostawia wiele do życzenia i sam nie wykluczam, że jak będzie rosła tak w dalszym ciągu, to nie wiem, czy tych akcji się nie pozbędę. Z takiego prostego powodu, że po prostu, że najzwyczajniej myślę, że no są lepsze podmioty na naszym rynku, posiadające lepsze marże, no i lepiej fundamentalnie wyglądające najzwyczajniej w świecie. Przejdę do kolejnej spółki. Kolejną omawianą spółką będzie spółka Mobrook. I tutaj mamy dwie informacje, dwie bardzo pozytywne informacje. Pierwsza to jest umowa na likwidację bomby ekologicznej, dokładnie zlokalizowanej w Katowicach i zawarta została z województwem śląskim. Mówiąc dokładniej, przedmiotem umowy jest wykonanie usługi polegającej na usunięciu i zagospodarowaniu odpadów stałych i ciekłych porzuconych na terenie nieruchomości przy ulicy Woźniaka 52 w Katowicach-Szopienicach. Szacunkowa ilość odpadów wynosi około 1870 megaton. Termin na usunięcie to jest 30 września 2025 roku, a wartość tej umowy to 9 milionów netto. I teraz, dlaczego to jest ważna informacja? Przede wszystkim dlatego, że zarząd Mobrooku podkreślał, że pogorszenie wyników ostatnie, które miały miejsce, było związane właśnie z brakiem tych likwidacji bomb ekologicznych. To proszę bardzo, tutaj mają bombę. Oczywiście to jest jeszcze nie za wiele, ale no, ja mam nadzieję taką, że biorąc pod uwagę to, że ta umowa została zawarta z województwem śląskim, przedstawicielem samorządów, myślę, że jest szansa, że inne tego typu instytucje, inne organy mogą pójść w podobnym kierunku i tych bomb może być więcej, bo problem narasta, co chwilę jakieś pożary i tak dalej. Utylizacja tak zwana w polskim stylu, no być może tutaj jest pierwszy sygnał, no być może nie pierwszy, ale początkowa faza likwidacji większej ilości bomb ekologicznych, większej ilości tego typu zleceń zawieranych właśnie z przedstawicielami samorządów. I ja wiem, że to troszeczkę taka mowa życzeniowa z mojej strony, jednak fakt jest taki, że problem jest, wciąż narasta i tak naprawdę myślę, że ciągle nie jest do końca znana skala tego problemu i on no, sam nie zniknie, no chyba, że właśnie poprzez
aferę związaną z jakimś kolejnym pożarem i tutaj samorządy chociażby mają do wyboru. Albo narażamy się na pożar i telewizję, albo wyciągamy kasę i płacimy za usunięcie takiego nielegalnego składowiska odpadów. Więc no tak ja to widzę na tę chwilę. Wiem, że moje filmy oglądają osoby, które mają zdanie i być może większą wiedzę taką merytoryczną w tym temacie. Oczywiście zachęcam do pisania komentarzy pod filmem w tym temacie. I kolejna, druga informacja z Mobruku to jest zawarcie istotnej umowy, tym razem nie na likwidację bomby ekologicznej, a jest to umowa leasingowa na zakup modułu turbiny ORC wraz z węzłem produkcji energii elektrycznej i rozpraszania ciepła oraz kocioł wodny odzysknicowy. Cena zakupu przedmiotu leasingu wynosi ponad 50 milionów złotych. No dla mnie zawsze tego typu informacje są pozytywne, świadczą po pierwsze o rozwoju tej spółki, ale produkcja energii to zawsze brzmi dobrze, zwłaszcza w kontekście niepewności związanej z cenami energii, to czy to będzie wykorzystanie do własnych celów, czy też gdzieś tam handlu tą energią i ciepłem. To jest no, w mojej ocenie bardzo pozytywna informacja prorozwojowa i przyszłościowa, dobrze oceniana w kontekście perspektyw tej spółki. I z jednej strony pozytywne komunikaty, a z drugiej strony wykres, który jest niezwykle, naprawdę niezwykle ociężały i topornie wygląda. Ja kupuję tę spółkę już wielokrotnie coraz taniej i pamiętam, że w którymś z ostatnich filmów mówiłem, że stop, że czekam na wymierne efekty tych przejęć Mobruku, tych inwestycji i tak dalej, ale szczerze powiedziawszy tutaj cena okolice 300 zł, gdzie moja średnia cena to 325 zł, a dodatkowo jeszcze dywidenda w perspektywie, którą można by było jeszcze załapać, bo 26 lipca mamy ostatni dzień z prawem do dywidendy. Co prawda ta dywidenda dopiero 30 października, no niemniej jednak no kusząca perspektywa, biorąc pod uwagę fakt, że obniżyłbym sobie nieco średnią cenę zakupu, załapał się jeszcze na dywidendę i szczerze mówiąc, teraz właśnie w trakcie nagrywania tego filmu taka idea mi się zrodziła. Jeszcze przemyślę tę sprawę. Mobruk jest aktualnie tutaj na różowo 6600 pozycja, 4,63% udziału w portfelu. No w czołówce tych takich największych spółek, ale jednak jeszcze jest tutaj gdzieś miejsce, gdzie, że mógłbym te pozycje zwiększyć. Szczerze powiedziawszy, biorąc pod uwagę głównie te argumenty, o których powiedziałem przed chwilą, te dwa pozytywne komunikaty, no i ta cena, zdaję sobie sprawę, że pewnie, podobnie jak w przypadku Witchen, ten Mobruk jeszcze spadnie, biorąc pod uwagę wątpliwości i tak dalej związane z tymi aktywnościami spółki w zakresie przejęć, w zakresie rozwoju, ale jest to myśl ciekawa i powiem szczerze, w gronie gdzieś tam kilku spółek do zwiększenia Mobruk się chyba jednak mimo tego, co mówiłem wcześniej w poprzednich filmach, mimo tego Mobruk właśnie tutaj jest brany pod uwagę do zwiększenia pozycji, głównie za sprawą tych dwóch komunikatów i ceny no i jest tej dywidendy, która w perspektywie najbliższych dni. Przejdę do kolejnej spółki, będzie to spółka Playway. I tutaj mieliśmy pewne zawirowanie związane z programem motywacyjnym, ponieważ Playway nie zrealizował celu wynikowego z programu motywacyjnego na rok 2023 i ten cel zakładał wzrost skonsolidowanego EBIT. Po czym na walnym zgromadzeniu przegłosowano zmianę celu wynikowego na wzrost jednostkowy zysku netto. I wtedy program miał już być
zrealizowany. No i w związku z tą sytuacją, ta sytuacja została odebrana jako swego rodzaju zmiana zasad w trakcie gry. No i wylała się fala hejtu zarówno na pana prezesa w związku z tą sytuacją, jak i na znanego komentatora Mario, który znany jest z merytorycznych tweetów dotyczących półki Playway. No i ruszyło to, ta sytuacja prezesa, do tego stopnia, że oficjalnie zrzekł się prawa do wzięcia udziału, czy też objęcia akcji w związku z tym programem motywacyjnym. Jak szybko na platformie X policzono, prezes w ten sposób zrzekł się około 20 milionów złotych. No i na pewno trzeba szanować pana prezesa za tego typu decyzję bardzo honorową i, no myślę, zasługującą na słowa najwyższego uznania. Tym bardziej, że no ja pozwolę sobie skomentować, że dla mnie, biorąc pod uwagę strukturę spółki i to, jak ona wygląda, jest ta zaproponowana, przegłosowana ten sposób naliczania, rozliczania tego programu motywacyjnego był no bardziej, powiedzmy, sprawiedliwy. I nie chcę tutaj za bardzo brnąć w ten temat, bo jak to taka niefajna sytuacja się z tego zrobiła. No i najgorszym faktem jest to, że prezes napisał, że odsuwa się w cień. Pewnie zakładam, że będzie mniej być może aktywny, tak to rozumiem, na platformie X, co jest dużą wadą, złą sytuacją z tego względu, że zawsze ceniłem sobie wypowiedzi prezesa, gdzieś tam komentarze dotyczące gier, informacje o tym, kiedy się zwróciły i tak dalej. To wszystko tutaj prezes komunikował, ja sobie to bardzo ceniłem, więc to by była na pewno negatywna sytuacja dla wszystkich akcjonariuszy i osób zainteresowanych, tych, którzy śledzili prezesa na platformie X. Zresztą nieobecność na platformie X Mario też byłaby na pewno negatywną sprawą, też bardzo dużo wartościowych informacji z jego tweetów można było wyczytać. Ja mam nadzieję, że tutaj emocje troszkę opadną i wszystko wróci do formy komunikacji, jaka była dotychczas. Przejdę do kolejnej spółki, będzie to Vigo Photonic. Mamy informacje o przychodach w drugim kwartale 2024 roku. Ta informacja pojawiła się 13 lipca i tutaj o dziwo w końcu po dłuższym czasie mamy delikatnie pozytywne zaskoczenie. 22,72 miliona przychodów skonsolidowanych wobec 18,25 w roku poprzednim, co oznacza wzrost o 24%. Tak jak powiedziałem, pozytywne zaskoczenie. Co trzeba odnotować, to fakt, że znacząco o ponad 100% rośnie segment wojsko. Mamy 3,5 miliona, a w tej chwili blisko 8 milionów. To jest znaczący wzrost. I co jeszcze po stronie pozytywów, trzeba odnotować materiały półprzewodnikowe, które z niewiele ponad 1 miliona rosną na 2,3 miliony, również ponad 100% wzrost w tym elemencie. Jeśli chodzi o wykres, przez chwilę zareagowała cena akcji pozytywnie. Mieliśmy wzrosty, nawet 600 złotych na chwilę zostało przebite, ale wczoraj i dzisiaj słabsze sesje i już znowu 530. Niemniej jednak pozytywnie w końcu po dłuższym czasie z Vigo Photonic. I ostatni już dzisiaj komunikat pochodzi ze spółki XTB, które to dotknęła informacja o regulacji związanej z kontraktami CFD na rynku hiszpańskim. Po prostu tamtejszy rząd zabronił reklamowania czy też działań marketingowych związanych z właśnie kontraktami CFD.
I tak ze względu na to, że to jest dosyć istotna gałąź, że tak powiem, działalności XTB, no dotknęło ją to w dosyć dużym stopniu, kilkanaście procent spadku ceny akcji, można powiedzieć o pewnej panice. Jeśli chodzi o rynek hiszpański, to przychody z tamtego rynku przekraczają 11% i właśnie na podobnym poziomie mieliśmy spadek, dokładnie 12% spadła cena akcji po tej informacji. Tutaj widoczna ta skala spadku z okolic przekraczających 70 zł, wrócił kurs w okolice 60 zł. No można powiedzieć, że po tym, co się działo na akcjach XTB, jak było dobrze, no mogliśmy się spodziewać, że w końcu coś musi się wydarzyć negatywnego. Rynek jak to rynek, takie są przynajmniej założenia, że zakłada negatywny scenariusz, jeśli chodzi o TCFD, nie tylko na rynku hiszpańskim, ale także, że podobnie jak regulator w Hiszpanii, podobnie inne kraje zaczną także wprowadzać regulacje w zakresie CFD, tłumacząc to, że powiedzmy większość ludzi traci i tak dalej, i tak dalej, i po swojemu w dalszym ciągu wdrażać swoje rozwiązania antywolnościowe. Ja nie będę się za bardzo nad tym tematem rozwodził, ponieważ temat jest wielopłaszczyznowy i naprawdę wielowątkowy. Odsyłam do filmu Konrada Książaka. Hiszpania powoduje potężne spadki, co dalej z XTB. To był live tego typu. Stracili miliard wyceny w jeden dzień. Polecam film. Konrad się z tym tematem dokładnie rozprawił. Ja pozwolę sobie tylko, oprócz tego, że dla mnie to jest właśnie takie antywolnościowe, powiedzmy, działanie, też no w mojej ocenie ta reakcja jest przesadzona. Myślę, że rynek negatywnie przereagował, tym bardziej, że XTB dalej będzie mogło tą formę działalności w Hiszpanii prowadzić, tylko po prostu nie będzie mogło podejmować działań marketingowych. A jeśli chodzi o regulacje, to jak to wiadomo z regulacjami, jeśli towar czy też produkt jest dobry, to i tak będzie konsumowany bez względu na to, czy ktoś to reguluje, czy nie. Chociażby weźmy pod uwagę temat papierosów, czy też inne tematy tego typu, czy brak reklamy, czy też zgody na reklamę powoduje spadek. Być może, myślę, że nie. Myślę, że nawet często może powodować skutek odwrotny. Poza tym jeszcze jest taki temat, że to może zadziałać pozytywnie także pod kątem konkurencji, bo konkurencja nie będzie mogła się, powiedzmy, w tym zakresie na rynku przebijać, przepychać, a jeśli XTB już jakiś poziom osiągnęło, to powiedzmy będzie mniej narażone na działanie konkurencji. I temat jest naprawdę wielowątkowy. Tutaj bardzo mi się podoba podejście inwestora 10. To jest od nas człowiek z Inwestopolis, który napisał, że w jego opinii jest to łatwe do obejścia. Wystarczy na meczach wyjazdowych, na przykład Barcelony i Realu, w Lidze Mistrzów reklamować się na bandach reklamowych. No bardzo mi się podobał ten komentarz, bo to właśnie tego typu regulacje rodzą wszelkiego rodzaju kreatywne podejście do tematu i myślę, że i stąd też właśnie na podstawie tego typu wniosków myślę, że reakcja rynku jest negatywnie przeszacowana. Nie będzie tak źle, jakby się mogło wydawać. Mam nadzieję, że inne kraje, bo to jest myślę kluczowe, nie pójdą tą drogą, a i jednocześnie zaskakuje to takie antywolnościowe podejście Hiszpanii. Po raz kolejny ten kraj wskazuje na jakieś takie dziwne zapędy, no nie wiem, socjalistyczne. Myślę, że nie jest to dobra droga. Można by było powiedzieć, jak mówi klasyk, nie idź tą drogą. I nie idźcie tą drogą!
I na tym dzisiaj zakończymy. Dziękuję wszystkim za wytrwanie do tego momentu. Jeśli moje materiały są dla Was wartościowe, bardzo proszę, zostawcie kciuki w górę, jakieś subskrypcje, komentarze. Będę za to bardzo wdzięczny. Wdzięczny jestem także za wszelkie formy wsparcia mojego kanału. I cóż, słyszymy się niebawem. Ja już myślę o kolejnych zakupach. Pozdrawiam wszystkich gorąco, życzę jeszcze fajnych wakacji. Trzymajcie się i cześć! Treści przedstawiane w moich materiałach są moimi prywatnymi opiniami i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, więc nie podejmujmy decyzji inwestycyjnych na podstawie moich treści.